Witam wszystkich imperialistów, tutaj Lukas, 10 lat później w naszej potężnej Rosji. No, jak widzicie, troszeczkę zastopowałem z podbojami, ponieważ nadrabiałem technologię do 15, tutaj zarówno militarnie, jak i dyplomatycznie naraz. No i teraz ruszamy, szczerze mówiąc, z kopyta, znowu kolonizując wszystkie obszary, gdzie tylko będziemy mogli, jak i podbijając, gdzie tylko będziemy mogli. No, tylko muszę poczekać, o, do tego momentu. Naszą kampanię rozpoczynamy tutaj od wojen z Aztekami, znaczy no tymi tutaj, z tej grupy całej. I to chyba nawet wielu wojen niestety naraz, więc będziemy musieli tutaj whitepisować też Xiu. Gdzie to ma stolicę? Tutaj w tym regionie to, że tutaj wszyscy ze wszystkimi mają wojny. Masakra totalna. Wojna religijna w Hre zakończyła się białym pokojem, czyli wszystkie religie są akceptowane. No, z naszą kolonizacją dotarliśmy już prawie do ściany, że tak powiem. I prawie do drugiego oceanu. Wreszcie możemy brać reformę. I tutaj naprawdę mam niezły dylemat. Czy 10% autonomii, czy 250 governing capacity. No, ale pójdę na razie w governing. Tym bardziej, że planuję za chwilę dodać cały Meksyk do state'u, więc dużo tego będę potrzebował. Teraz dokańczam tutaj te plemiona na północ od Meksyku. No, Meksyk to zdecydowanie mój ulubiony state. Samo złoto w każdej jednej prowincji. Co tutaj można narzekać? Od razu to korujemy. No i w zasadzie w pierwsze state, które dodaję, to właśnie wszystkie, które posiadają złoto, żeby tutaj zboostować naszą gospodarkę. Oczywiście jeszcze musimy je ponawracać i też trzeba o tym pamiętać, zanim zacznę to dewować do wyższego poziomu. No ale tego złota naprawdę mamy sporo tutaj na naszych terytoriach. Napis Rosja coraz większy. No i po wszystkich walkach bierzemy się już tylko i wyłącznie za mixteków. Ostatnia nacja, jaka nam tutaj została z takich większych, która będzie na więcej niż jedną wojnę. Czy mieliście kiedyś prowincję, która miała 8,5 deva? To w ogóle możliwe? No i zostawiliśmy Xiu taki malutki, skromny kawalątek ziemi. Chociaż nie ukrywam, że możliwe, że jeszcze podbije Panamę. Tu jest jeszcze Nowa Hiszpania, tutaj Nowa Grenada, a potem byśmy się już w Brytanii wbijali. Tym bardziej, że muszę, szczerze mówiąc, zacząć się wbijać po prostu w Wielką Brytanię. Zajmujemy jeszcze terytoria Nowej Hiszpanii, ponownie dalej Grenada, Kolumbia i myślę, że na tym na razie przestanę na Nowym Świecie. No i bierzemy taki kawałek od British Columbia. To będzie akurat takie dobre miejsce do obrony przed wszystkimi atakami, które będą szły nasz kontynent północny. Tutaj będzie można całkiem fajną linię fortów zrobić. Wszystko korujemy i zbieramy teraz punkty technologii, bo mamy aż 4 do wprowadzenia na raz. Jak tylko te technologie wprowadzimy, naszym kolejnym celem będzie Kuba i myślę, że planowany bankrut. No i fajnie, Rosją doszliśmy do ery absolutyzmu, właśnie się odpaliła. Od razu wziąłem tutaj misję Triumph of Troubles. Następnie mamy tańszych advisorów na 20 lat. Możemy to odpalić w tym momencie. I co my tutaj dalej potrzebujemy? 20 manufaktur, które zaraz będziemy mieć. I musimy mieć 100% naszej armii, żeby dalej to przeprowadzić. Więc też trzeba będzie to na chwilę zrobić. No nie ukrywam. Land of at least 75%. To może być ciężkie do zrobienia. 50 punktów absolutyzmu. Akurat kapa mam 56. Tak nudząc się w międzyczasie zdobyłem jeszcze tutaj Karaiby. Zanektowałem kolejnego wasala. I co? Będziemy teraz tutaj handel wysyłali dalej do naszych tutaj prowincji. I chyba przyniosę już handel nowogrodzki. Wydaje mi się, że już tutaj więcej zarobimy. Serio? Jakiego trzeba mieć pecha, żeby stanęło na takim procencie? No to wprowadzamy tutaj teraz Global Trade. Oczywiście na pauzie wprowadzamy resztę moich technologii. I widać, że nie jestem ahead of time. No trudno. Jakoś z tym sobie damy radę. Chociaż mogę wziąć już 18, a jeszcze 14 nie rozwinąłem, więc to będzie też takie dość śmieszne. Strasznie dużo punktów się zjada wszystkiego. W momencie, kiedy się tutaj podbija w ten sposób Nowy Świat, bardzo dużo tych punktów idzie. Mimo iż nie mam za bardzo na co narzekać. 656 władczyni. Ale strasznie, strasznie dużo tych punktów tu leci. Zaczynamy tutaj naszego planowanego bankruta. Pierwsze co zostawiam Carthousy, a za rok jak okoruję te prowincje i te tutaj w Grenadzie i zwasalizuję Cusco, będziemy już stawiali tylko i wyłącznie manufaktury. Ale mówię, to już jest taki planowany bankrut, zbliżamy się do tego właśnie.
Atakujemy teraz prowincję Cusco, wszystko inne już korujemy powolutku. I Cusco, jak tak zobaczycie, ma troszeczkę claimów na Reconquestie do odzyskania, więc to jest dość opłacalny wasal. Możliwe, że też zrobię sobie z Cusco marchię tutaj. Planowany bankrut powinien akurat mi się tutaj zbiec z czasem z eventem Court and Country, który zwiększy nasz maksymalny absolutyzm w kraju o dodatkowe 20 punktów, jeżeli wszystko dobrze sobie dogram. Mamy też spory zapas Gathering Capacity i tutaj taki też pro tip od moich wspierających, że w zasadzie nie potrzebujemy tej ostatniej reformy, ponieważ ona nam zwiększa tylko absolutyzm maksymalny o 5 punktów oraz yearly absolutyzm dodaje nam 0,5 punkta, co na Rosji raczej nie jest to potrzebne. Też nie planuję zmienić się ani w teokrację, ani w republikę. Więc te punkty, które tutaj mamy, możemy wszystkie praktycznie ładować już w Gathering, żeby zwiększać sobie jego zapas. Więc myślę, że też taką opcję sobie tutaj zrobimy. Tym bardziej, że planuję dodać dokładnie czy Speaker Bay cały do State'u, połowę Mississippi River, cały Meksyk i zastanawiam się jeszcze nad Rio Grande. Chociaż Rio Grande, no tutaj myślę, że też jakieś bardziej poszczególne prowincje sobie to zrobimy. Zobaczcie, ile tutaj mamy w ogóle skór, ile możemy na tym zarobić. Wiem, że gdzieś tutaj czasem jest taki event na kulturę brazylijską w tych terytoriach i wtedy też chyba pojawiają się tutaj kory na Brazylię. Ale od czego to zależy, to nie wiem. Jeżeli ktoś wie, możecie napisać to oczywiście w komentarzach, ewentualnie sam sobie to sprawdzę za jakiś czas. Cusco jest już naszym wasalem, w sumie poprawmy z nimi relacje i nawróćmy na naszą jedyną słuszną wiarę. A my wracamy do zadłużenia się. Naprawdę się mocno teraz zadłużymy. Możemy wziąć 41 loanów, więc tak do 30 spokojnie myślę, że możemy się zadłużyć. Jeszcze jeden loan. I niestety tylko 44 tysiące. Jest to bardzo mało. Jakby co, to tak, pamiętałem, żeby tutaj odpalić tą ikonę. Na razie tutaj zabudowałem tylko obszar Nowogrodu i Kazaniu. Potem w kolejności najpierw prowincję z kakałem. Po prostu wszystkie u mnie muszą mieć tutaj produkcję. Na razie jest niska, bo jeszcze to nie jest drugi raz okorowane. Ale za chwilę będziemy to drugi raz korowali, więc spokojnie. Przydaje się też upewnić, że przy każdej naszej prowincji ze złotem będzie znajdował się fort, co też tutaj właśnie teraz porobiłem, bo pamiętajcie, że przy bankrucie rośnie wam dewastacja w całym kraju, a prowincje przynajmniej ze złotem to powinny być te, które jak najszybciej będą wracały do normy. Dlatego wszędzie, gdzie tutaj mogę, stawiam forty. To co prawda tutaj ma... A nie, my mamy zabezpieczenie na prowincjach ze złotem. No ale dobra, zawsze będzie kolejne zabezpieczenie, tutaj tak czy siak te dwa forty to jest całkiem niezły pomysł, żeby mieć w przyszłości. Oj, trochę się tego buduje, ale nadal bardzo, bardzo mało i za mało. Bardzo mało tych pieniędzy mogłem wziąć na tutaj bankruta. No to troszeczkę tego mamy, ale w sumie też pamiętajcie, że za 5 lat będziemy mogli wziąć kolejne pożyczki, bo realnie zbudują nam się manufaktury, będziemy więcej zarabiali, więc pożyczki też będą większe, więc no jeszcze wziąłem to parę takich dodatkowych, zapas lekki mam ustawiony, zmniejszam też inflację, w tym momencie nie ma sensu czekać na zmniejszenie inflacji z bankruta. I tak musimy te punkty wydawać. Punkty z punktów dyplomatycznych będą mi szły w idee militarne. Będę dalej dawał tutaj prowincje. No ale to powinno teraz przebiec dość całkiem sprawnie to wszystko. Co prawda mam jednego niezadowolonego wasala. No ale to z czasem też poprawi się. Byleby przetrwać teraz okres bankruta. I żeby nam się to zbiegło z okresem, jaki potrzebuję na Court and Country. Bo zaatakować mam kogo i trzymać w wojnie. Te takie kraje tutaj, to nawet podczas bankruta jesteśmy w stanie je pokonać. Zbudowały nam się manufaktury dosłownie przed chwilą, czyli 1 czerwiec 1630 rok, czyli 1 czerwiec 1635 leci bankrut u nas. I tak jak możecie zauważyć, prawie 100 golda więcej zarabiamy dzięki temu i liczba pożyczek nam nieźle wzrosła. Ale byliśmy już blisko tej granicy, jeszcze dwie pożyczki i miałbym bankruta, więc całkiem nieźle to wyliczone, ale tak czy siak od tego momentu nic nie budujemy, bo pamiętajcie, że cokolwiek zbudujecie w przeciągu 5 lat,
no to zniknie przy bankrucie. Nie ma też sensu powiększać na ten moment poziomów tutaj waszych portów. One też wszystkie pójdą do zera, czyli do jedynki, zostaną zmniejszone. Niestety tak to wygląda. State Manufacturers, tą misję weźmiemy sobie po bankrucie. I teraz tak, no ze wszystkimi misjami trzeba będzie poczekać po bankrucie. 5 lat czekamy. No i co mogliśmy, to zrobiliśmy. Pamiętajcie, że przed bankrutem mieć stabilność przynajmniej 3, żeby spadła do zera. Mamy sporo prestiżu, więc też tak nasz to nie zaboli. Minęło 6 lat z zapasem. Więc jest Gites, nasz income prawie 400 golda na ten moment wynosi, bo przeniosłem jeszcze nasze centrum handlu do Chesapeake Bay. No ale musimy jeszcze dobudować flotę, ale to niestety już po bankrucie. Jeszcze przed bankrutem pamiętajcie, żeby wykopać wszystkich waszych doradców. No i troszeczkę nas to zabolało. 3 punkty stabilności w dół, ale mamy jeszcze coś takiego jak to. Wezmę sobie tą misję. Może to nie jest najlepszy moment, ale tak na wszelki wypadek zróbmy w tenże sposób tą misję. Bunty mamy porobione. No i nasz income nieźle spadł. Ale to wróci do normy w przeciągu najbliższych 10 lat. Dewastacja w kraju też będzie teraz sobie powoli spadała. To jest taki duży obszar, gdzie mamy dewastację, ale nie zrobimy tego niestety w żaden szybki sposób. Na szczęście większość terytoriów tak czy siak nie korzystała z Prosperity. No a gdzie indziej będziemy musieli je nabijać totalnie od nowa. No i nasz kraj nawiedza Court Encounter Disaster, który zaczyna nam się pięknie tutaj ładować. I spokojnie, bo tak, pamiętajcie, że zmniejszy nam się maksymalny absolutyzm, bo nasze legitimacy wynosi 0, ale jesteśmy w stanie sobie z tym oczywiście poradzić. Kolejna sprawa jest taka, że Court Encounter Disaster trwa 10 lat i podczas niego dostajemy karę minus 20 punktów do absolutyzmu, ale pamiętajcie, że bankrut się kończy w międzyczasie i spokojnie raczej legitimacy zostanie przywrócone do tego czasu do 100%, tym bardziej, że mam dość starą władczynię, więc spokojnie sobie z tym poradzimy. Teraz doprowadzamy do buntów, rozpadu naszego kraju i w ogóle będzie pięknie i ładnie. Ale może to już zobaczycie w kolejnym odcinku, a w zasadzie to nie wiem, czy po się widzimy, czy chcecie, żebym wam pokazał jeszcze ten Disaster Encounter, jak on przebiega, co tutaj się dzieje. Ogólnie na koniec tego Disastera musimy mieć tak czy siak 65 punktów absolutyzmu, nigdy nie pamiętam, zawsze to sprawdzam na wiki. Tak, nasze armie zawsze będą teraz na dość sporym utrzymaniu. Kolejna sprawa, którą robię, to forty dwójkowe na tych terytoriach tutaj, żeby wszędzie zacząć tą dewastację zbijać dość szybko. No jakoś tam wiecie, co dwie prowincje, najlepiej w sumie zacząć od tych nadmorskich, żeby to nam się ładnie zbijało. Chociaż tu mamy stolicę, to na nie wolę akurat mieć fort, chociaż fort na stolicy czy obok stolicy, obok stolicy zróbmy. Co dwie prowincje, ej, ładnie się to akurat tak prawie ułożyło. Żeby to w ten sposób działało. No ale myślę, że damy sobie z tym radę, żeby mniej więcej, on tak właśnie mówię, co dwie prowincje, żeby tutaj forty to otaczały. To jest tylko i wyłącznie do zbijania dewastacji. Do tego mam jeszcze tutaj piratów, o których totalnie zapomniałem. Więc też trzeba sobie z nimi poradzić w ten sposób, że na razie budujemy forty, a potem ich podbijemy. Trudno, ta prowincja będzie bez ochrony. Nie warto tego robić inaczej. Na Jamajce fort raczej też się nie przyda. Najważniejsze to jest oczywiście, tak jak to zrobiliśmy wcześniej, jak najszybciej zacząć chronić kopalnię złota. Jeżeli macie korupcję, to też jest całkiem niezły moment, żeby jej się pozbyć. I w zasadzie możemy tych takich tańszych... Pamiętajcie, że na bankrucie adwajzorzy są chyba o 100% drożsi. Więc warto jest zatrudniać tylko tych, których tak naprawdę bardzo potrzebujecie. Na bank będę potrzebował od inflacji typa na ten moment. Mamy bardzo duży problem z inflacją i trzeba będzie ją zbijać. Nawet po bankrucie mamy 11% inflacji. Więc tutaj 25 golda zainwestuję na spokojnie. No i zależy mi na tym, żeby jak najszybciej jednak nasze idee dalej rozwijać. Więc weźmy tutaj od Improve Relation. No weźmy. Gdybym miał możliwość ulepszenia tradera trójkowego, to Gites by było. No i mamy trójkowego doradcę też na ten moment. Nadal sporo zarabiamy. To, co będziemy mieli, no to oczywiście ładujemy w budynki i w zasadzie dalsze manufaktury, żeby to też rozbudowywać w tym momencie. Ale tutaj teraz to już co mogę, to buduję, gdzie mogę.
Chociaż w drugą stronę, jak się zastanowić, to lepiej by było wywalić jednak tych advisorów i budować manufaktury, bo co 2 miesiące mógłbym jedną manufakturę zbudować. I chyba też tak zrobię. No i mamy Config, Court and Country. I teraz I am the state i zmniejszenie miesięcznej autonomii, ale National Unrest plus 2, czy jednak to... Ja powiem, że wolę zmniejszać tą autonomię, to im szybciej się jej pozbędziemy, tym lepiej u nas. No i dodatkowa sprawa oczywiście to to, że możemy już teraz zwiększać sobie stabilność, żeby nasz kraj był bardziej tutaj stabilny. Możemy National Unrest zrobić harsh treatment. Na ten moment również odpalić, możemy korzystać z naszych tutaj oprichacina, czy jakkolwiek się to wymawia. Wszystko, żeby tutaj kontrolować teraz ten moment tego, że nasz kraj jest naprawdę badziewny w tym momencie. Jego income totalnie jeszcze zaraz spadnie, bo cost and country daje nam national tax minus 20, goods products minus 20 i maksymalny absolutyzm minus 20. Więc teraz za wszelką cenę musimy przywrócić legitimacy do 100%. Pamiętajcie, że z kodem Lukas możecie dostać 3% zniżkę na stronie nwa.com, gdzie i tak jak widzicie są strasznie przecenione dodatki w Europie Gorsak 4, a sklep jest niezawodny. Linki do tego wszystkiego macie w opisie tego filmu. Jeżeli film Wam się spodobał, pamiętajcie, żeby zostawić lajka oraz jeżeli chcecie być informowani o moich odcinkach, zostawcie dzwoneczek. Na wszystko!